Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. W tych pięknych okolicznościach przyrody mieliśmy okazję stworzyć, korzystając z uprzejmości gospodarzy, plener malarski, czyli sztuka zawitała pod strzechę, można by to powiedzieć w cudzysłowie. Gospodarzy mieliśmy przecudnych. Nikt z nas nie wiedział, że tak blisko Stargardu jest takie piękne miejsce, po prostu raj na ziemi. Pogoda dopisała nam w 100%, więc tworzyło się fantastycznie. Moim założeniem jako organizatora tego pleneru było to, aby połączyć dwie, chociaż ze sztuką zawsze łączy się taka wolność, luz, więc chciałam, żeby to miało pełen wymiar, żeby to była rekreacja. I w tym czasie, kiedy człowiek się bardzo dobrze poczuje, wyluzuje, żeby stworzył coś takiego, co jest mu bliskie sercu. Myślę, że to się udało. Powstało ponad 100 prac stworzonych przez 11 osób. Myślę, że to mówi samo za siebie. Byliśmy tu przeszczęśliwi. I no głównie 99% tego sukcesu zawdzięczamy naszym gospodarzom. Sylwii i Mariuszowi. Zaprosili nas tutaj, gościli i byli przecudowni. Dziękujemy, nam było też naprawdę przemiło was gościć. Jesteście świetnymi ludźmi i zapraszamy częściej, naprawdę. Tak jest. O, dziękujemy. Będziemy trzymać za słowo. Mamy nadzieję, że... Przemyślałem. I mamy wielką nadzieję, że to będzie początek takiego cyklu tutaj u nas, takich plenerów. Także mamy nadzieję, że co roku to się będzie powtarzało. Zapraszamy. Cieszymy się bardzo. Proszę Państwa, jest taki zwyczaj, ponieważ dzisiejszy wieczór, dzisiejszą wystawę traktujemy jak wernisaż, czyli uroczyste otwarcie wystawy. I mamy taki zwyczaj, że osoba najbardziej godna wśród nas, myślę, że nasz pan prezydent, pan Rafał Zając, będzie tu najlepszą osobą, żeby oficjalnie otworzyć naszą wystawę. Bardzo prosimy, panie prezydencie. Z tą godnością to bym dyskutował, chyba że chodzi o godność urzędu. No to przyjmuję. Osoby również. Szanowni Państwo, no ja przede wszystkim to gratuluję wszystkim plenerowiczom, że odnaleźliście się tutaj, że chcieliście ze sobą spędzić wspólnie czas, że macie ten ogromny zapał do pracy, bo to ja wiem, że ze średnią statystycznie różnie bywa, ale to prawie 10 prac na głowę, to jest imponujące przez ten czas. Gratuluję wam tego, że się potraficie ze sobą i dobrze bawić, i pracować, i osiągać piękne, tak się za chwilę będzie mieli wszyscy okazję, mieli pewnie część z nas już podziwiała tę pracę. Ale dziękuję też serdecznie i gratuluję Bramowiczom za to, że i pani prezes w szczególności. Gratuluję i dziękuję za to, że wciąż macie tę inwencję, tę chęć i siłę do pracy, bo wiem, że organizowanie każdego przedsięwzięcia, nawet wydawałoby się czasem skromnej wystawy w bramie, to wszystko wymaga wysiłku, o wszystkim trzeba pomyśleć, nad wszystkim czuwać i szczęście jest takie, że w moich dobrych od was znajomych znaleźliście to oparcie, bo myślę, że myśleli też za was trochę. A jeśli zapraszają was jeszcze, to ich znaczy nie zamęczyliście. To dobrze. Więc życzę wam naprawdę samych udanych kolejnych przedsięwzięć. Gratuluję tego wernisażu i z przyjemnością i z tą godnością urzędu przypisaną do Urzędu Prezydenta ogłaszam dzisiejszą wystawę za otwartą. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy wszystkich do kontemplacji. W każdym zaułku można coś znaleźć. Na stole można się pokrzepić. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Dzięki wielkie.